wiedziony, tu stawiam. I mamy pana Edwarda Lisieckiego, który prowadzi zawsze parę siwych koni, a w roli luzaka pan Mirosław Kupiec. Witamy! Siwy konie, pana tam, przepraszam, pana Edwarda, po lewej mamy konia o nazwie Rumak, a po prawej po Holbes. I jedziemy. Patrzcie, pan Edward zbierza się, zbierza tu i startu. Na publiczności, która dobiega do dotarła, przypomnę, że pachołki, które w tym tygodniu muszą przejeżdżać zawodnicy, pachowo nazywają się kuglami, na których umieszczone się jabłuszka, w momencie wchodzenia, którego wstępu spada jabłuszko, wtedy traktowane jest jako błąd, a błąd kosztuje zawodnika 5 sekund kary, jak w tej chwili to widzieliśmy, po przyszłego numer 4. 5 sekund kary, które doliczamy do rzeczywistego czasu przejazdu. A czas rzeczywisty przejazdu możecie państwo obserwować na tablicy, która wyświetla zarówno podróżnego, jak i uwaga. I w ten sposób możemy wspólnie się bawić. A oprócz tego jeszcze na państwa jest prowadzona dodatkowa zabawa. Można tu przychodzić i zgłaszać, który zawczek według państwa jest najlepszy bądź najładniejszy. Już kryteria oceny zostawiamy na publiczności. I kolejny błąd mamy. Jak do tej pory 10 sekund karny za pamięty. Ostrożne przeszkody między broszkami, pan Edward i bardzo dobrze, gdyby szybciej pokonał, może znalazłby się błędy, które by kosztowały 5 sekund karne, jak jeszcze się powiedziałem, to trzeba dobrze przekalkulować swoje umiejętności, przyjechać szybko i starać się sekundowy karnie, czyli też bardziej dokładnie i bezbłędnie. Jedziemy do przeszkody numer 12. Tym razem bezbłędnie. Publiczność tam trochę zamarła, nie słyszymy dopingu z państwa strony. Już trochę lepiej. A tymczasem zbliżamy się do mety pomalutki kroczkami. Jeszcze dwie przeszkody, przed ostatnim widzimy błąd.